Szukasz solidnego i trwałego ogrodzenia dla swojego domu? Wybierz sztachetki metalowe od sztachetki.pl. Postaw na jakość i niezawodność. Postaw na www.sztachetki.pl. Witam, jesteśmy cały czas na gali RFA 17. Ja nazywam się Sebastian Czerek, a ze mną gość Marcin Hels, który dzisiaj stał w narożniku Adriana Arasa Błyszczyńskiego. Zwycięskiego Adriana, jak ocenisz jego walkę na gorąco? Cześć, witam was wszystkich. No bardzo fajna walka, Adrian miał zdecydowaną przewagę, 4 knockdowny w 2 rundach, no to mówi samo za siebie. W 3 rundzie walka przerwana, no w sumie dobrze, no jakby ta walka doszła i tak do końca, to Adrian byłby zdecydowanym zwycięzcą, więc no bardzo się cieszę, że skończyło się dobrze czasem. Ogólnie tam Czech trochę protestował, że sędzia przerwa walki podczas właśnie tego 4 liczenia, ale jakoś sędzia to uzasadnił w środku oktagonu? Czy nie mam pojęcia, jakie tu były dokładnie zasady, no ja myślałem, że po trzecim liczeniu już się walkę przerywa, no ale też nie jestem jakimś znawcą, nie jestem ekspertem, nie wiem, jakie tu były zasady. Dzisiaj oprócz Adriana w narożniku byłeś jeszcze u kogoś? Tak, jeszcze jeden zawodnik tutaj od nas walczył, który no niestety decyzją przegrał, więc generalnie bilans 1-1. Marcin, jak podoba Ci się dzisiaj organizacja RFA, bo po raz pierwszy jest w Polsce, jak to widzisz od środka, jak to byś ocenił? No, myślę, że bardzo fajna organizacja, fajna hala też tutaj w Sosnowcu, więc no, fajne miejsce na organizowanie gal. Mam nadzieję, że będzie więcej takich dużych wydarzeń tutaj. No i mam nadzieję, że RFA będzie też częściej gościło w Polsce. Marcin, 7 czerwca, Twoja walka, ważna walka z Romanem Szymańskim w Olsztynie na KSW. Przygotowania już schodzą na ten delikatniejszy moment, czy jeszcze podciągasz mocne treningi? No jeszcze tak do środy, mocne treningi, już bez sparingów, ostatnie sparingi już mam za sobą, bez kontuzji, jest wszystko dobrze, jestem świetnie przygotowany, więc wychodzę 100% gotowy. Treningi będą w Ankosie czy u Ciebie w Bastionie Tychy? Treningi łączyłem, trenowałem w swoim klubie i w Ankosie, teraz już końcóweczka będzie typowo w moim klubie, w Bastion Tychy. Właśnie teraz jesteśmy w trakcie, kiedy Łukasz Dziudzia wychodzi, twój kolega klubowy i tak samo Adrian Durek, którego znasz. Któremu kibicujesz z nich dzisiaj? Czy tu jest taka walka, w której kibicuję obu zawodnikom, no nie mam tu jakiegoś swojego faworyta, znaczy wydaje mi się, że jakbym miał stawiać, bym na Adriana Dudka, no ale tak jak mówiłeś, właśnie z dwoma zawodnikami trenowałem, dwóch zawodników znam, dwóch zawodników bardzo lubię, więc no nie chcę tutaj kogoś faworyzować. Jak ogólnie się ogląda taką walkę, kiedy dwóch dobrych kumpli walczy w klatce? To interesująco, to na pewno to są takie no, walki, które faktycznie chce się obejrzeć, na które się czekam. Sparowałeś z jednym i z drugim? Sparowałem kiedyś dość sporo z Dziubkiem, ale ostatnio nie, bo oni już są w innej kategorii. Z Adrianem Dudkiem też trenuję, ale raczej nie sparujemy, bo to już jest inna kategoria. To już jest kategoria, z którą ja raczej nie sparuję, zawodnik już no, za duży dla mnie. No ale trenujemy razem. Z obozu Romana Szymańskiego jakieś przecieki są, czy raczej nie interesujesz się tym? Nie interesuje się i generalnie no myślę, że ja bym może gdzieś tam podpytał, czy gdzieś tam wyszukiwał, no to może coś bym do czegoś bym doszedł, ale no generalnie o to mi chodzi, nie, no nawet nie chcę żadnych przecieków, więc mam nadzieję, że się przygotowuję, że trenuję, że będzie w formie i damy dobrą walkę. Postaw na bezpieczeństwo i elegancję z marką Paciorek Drzwi, częścią PPHU Składy Budowlane Paciorek. Nasza oferta to nie tylko drzwi, okna i podłogi najwyższej jakości, ale także gwarancja elegancji i stylu dla Twojego domu, mieszkania czy firmy. Zygmunt Heiser poleca. Ty wybieraj. www.paciorekdrzwi.pl. Gala pięściarska wczoraj, którą żyła cała no, pięściarska Polska, Okoli Różański. Widziałeś może tą walkę? Nie widziałem. No to straciliśmy mistrza świata niestety bardzo szybko. Marcin! Cóż, czekamy na 7 czerwca, czekamy na Twój pojedynek i mamy nadzieję, że wrócisz na zwycięską ścieżkę, bo w KSW no każdy miał taką nadzieję, że przychodzisz tutaj po pas. No tak, ja też miałem taką nadzieję, ale tam było więcej takich zawodników, którzy przychodzili do KSW z wielkimi oczekiwaniami i gdzieś tam te pierwsze koty za płoty nie wychodziły tak, jakby chcieli, więc no mam nadzieję, że tutaj też to będzie taki, to był taki wypadek przy pracy i teraz już wszystko pójdzie z górki. Marcin, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Ci bardzo. Blachy Minda, firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku.
Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych. Oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl